Plan zrealizowany, ale to główne marzenie uciekło. No tak, przygotowaliśmy się na ten mecz, daliśmy wszystkie 100% z siebie. Szkoda, że ten ruch wygrał, ale przynajmniej mamy mecze w domu, w barażu. Dwa mecze, potencjalne dwa mecze u siebie, ale mówiąc jeszcze o tych meczach, warto powiedzieć o tym spotkaniu. To spotkanie na pewno w różnych fazach i oczywiście na różnym stopniu intensywności się odbywało. No, ale moim zdaniem to było jedno z naszych najlepszych meczów w tym sezonie. Szkoda, że nie trafiliśmy bramki w pierwszej połowie, żeby skończyli mecz ten wcześniej, ale dobrze się udało. Cieszę się, że Kasper strzelił bramkę, zasłużył, też pracował mocno i cieszymy się, wygrano mecz. Ta konsekwencja na pewno budzi uznanie. Tak. Budzi uznanie. Teraz przed Wami mecze barażowe i spotkanie ze Stalą Rzeszów. Mało czasu na przygotowanie. No mało czasu. Będę robić wszystko, żeby się rehabilitowali na ten mecz. Robimy odnowę teraz na stadionie i czekamy Stal Rzeszów. Będzie to naprawdę bardzo ciężki mecz. Wiemy, z kim gramy, ale jesteśmy gospodarzem tutaj i liczymy, że wygramy. Co jest najważniejszego w meczach barażowych? Na co trzeba szczególnie uważać? Nie wiem, to jest jeden mecz. Myślę, że taktyka i to nic nie da, że jak drużyna się ustawi, kto więcej chce i po prostu to jest tylko jeden mecz i tak, tak. Czy ty masz jakieś wspomnienia albo historie z meczami barażowymi z wcześniejszych klubów? Niestety nie mam. W Serbii nie graliśmy w barażach. Ale chyba opowiadali ci koledzy, że te baraże pierwszoligowe mają naprawdę niezwykłą dramaturgię i nieprawdopodobny scenariusz. No zobaczyć do dzisiaj, jaka drama była na stadionie. Mogliśmy czuć z trybunach, że Ruch nie wygrywał, jak dostał, jak strzelił bramki, też czuliśmy to wszystko, ale naprawdę jest, będzie duża drama i cieszymy się. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.